No cześć. Dobra, spokojnie. Będziemy jechać. Jedziemy powoli tutaj. Jeszcze trzy razy. No. Przyjadę na czas. Dobra. Będzie jeszcze raz. Jeszcze raz. Pewnie tak. Ciągowa idioci, kurwa. Nie mogli radni dzisiaj. Ja zawsze ostatni. Będzie gucio. Już przeprawa, 5 metrów od tego. Nikogo? Patrz tam już. Palcie licho w to. O, to tu. Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Chciałem się z wami przywitać, bo kurczę, odcinek już trwa. Dużo już przejechaliśmy, ale chciałem wam pokazać, gdzie jesteśmy i chciałem was zaprosić na właśnie taki odcineczek zimowy troszeczkę. Chociaż śniegu nie ma, ale jest zima i właśnie przeprawiamy się przez kolejne tereny, kolejne przeszkody pasjonujące, naprawdę bardzo fajne. Dzisiaj też udana trasa, że tak powiem, na której byliśmy nie raz tak naprawdę. Ale zawsze się coś zmienia w terenie, zawsze rzeczka się trochę przesuwa. Kłoda nowa jakaś leży, drzewo zwalone, jedno zaschło, drugie urosło, trzecie się zwaliło. Uaj, a nos mam brudny w błocie. No jeszcze lepiej. Dobra, w każdym razie zapraszam was bardzo serdecznie na Deepwater and Matt z tą drużyną dzisiejszą, Quad Banda. Oglądajcie. Użyłem te koła i ustawiłem twarde zawieszenie, to taki mało zupełnie inaczej. To one 25, żeby one były wyższe, to były super, nie? Cię jedź, sprawdź. Nie, tam głęboki, co ty? No tu, głęboko jak chuj. W sam raz. Dawaj, skarb. Uważam, tam dalej też mogą być. O, o. Ale już tak idę zobaczyć. Spoko. No. Opony robią robotę, kto ma duże, to ma dobrze. Co, przeprawiamy się na drugą stronę? Kurwa, boli się wody, Kasia, cholera. Kurde, jakim w ogóle tu jest? Ale nie był. Chodź do drugiej strony. A, został! Tam. A, Karol! No dobra, musicie, musicie wrócić po nim. Ale to co, my to przecież nikt nie robimy takie. Chcę, niech przychodzi. Na pewno nie mam zamiaru z nim dyskutować. No ale wiesz, ichnę. Pojebani ludzie, kurde. Ale tu będzie fajnie, w tych drzewach. A, i tu masz ten rów się kończy prawie. Wiesz, chyba, że w lewo, nie? Nie, no w lewo chcę, tutaj kopianie. Ja też. Tak? No. Tu jest rowek, widzę chyba jakiś. Albo... Na drugą stronę w sumie. Suchego trochę pod kołami, o tu! A nie! O, kolega nam się zakopał, trzeba będzie do niego podjechać. Co? Nie no, bez przesady. Chwilę miałem łączo. Nie, ten ma być, nie? O, kurde teraz. Kurde. Na rui byłeś, ja. Wiadomo, czemu tak poryte przy brzegu. Zjechać by. Na lewo przechodź.
Wycofuję, bo błotę dostał. No, bardziej tu, da. Tego to trzeba na wyciągarce, bo to nie przejdzie. No, jeszcze trochę do tyłu daj. Dara nieobecny. Jedno błotko i uwalony jestem dobrze. Dobra, poszukam drogi. Tak, też mówiłem, przy drogach będziemy przejeżdżać. Nie, dobrze, tak samo stoisz jak wszyscy. Czekajcie, chłopak został. Idziemy. No, trzeba trochę bokiem. O człowieku, jak to przerwiesz, to tu dna nie ma. Jechać. Kurwa! Chyba. A tam z przodu jest ruch, Tomek. Trzeba tego na wyciągarkę. Daj linkę. Podjechać tam do was? Nie. Kla. A Karola do drzewka. Ła. Po śladzie gorzej, tak to nie łapie już, nie? Dawaj, a co tam? Ciągnij tam chwilę! Będzie fajnie! Wszyscy cali, ale było łatwo. Dobrze poszło, elegancko, widzisz? Światła zgasiłem. Daj poglądów finansowe. Tak! Czarny śnieg, ty, jak na ty, jak na Śląsku. Pięknie. No dobra, to szukam. Kiedyś byliśmy, no jechaliśmy tędy, ale bliżej tak bardziej ostrożnie. Jednego kłada na dużych kołach, urósł już. Na razie powiem ci, że kurde, dobrze jedzie, nie? Nie, na pewno nie ma tyle. I to robi robotę, to robi różnicę. To jest te co... Może se kupię takiego. No, po drugiej stronie mamy te piękne bagno. Dobra, trzeba wycyrklować gdzieś. Na pewno... Do mnie tutaj wtedy przyjadą. Tylko wiesz co, bo tam trzeba boczkiem, bo tutaj są skoszone drzewa. O kurwa, tu i blokadę. Czekaj, cofniemy. No, małego pokryjesz. Dobra. O, tu tak. Odjadę trochę, żeby mieli miejsce. Rowek jest tutaj. Tam jedziemy generalnie, gdzie Tomek, nie? Ja tutaj tylko przyjechałem sobie do chłopaków. Będziemy przeprowadzać, podjedź tu. Powoli, Karol, powoli pod koło strony. O, tu jest. Tu dobry, piąteczka, no. Auto by się zawiesił podłogą, musisz tak kombinować trochę. No, bardzo głęboki. A, bardzo głęboki. Albo tam, o. O, jadę do tam. Dobra. O kurwa, drzewa zwalone. Tak. A, no to dawaj. Tak to przejechać najlepiej. Tutaj takie duża kłoda leżała tu. No też, ja małego to sobie zapomnij. Jakoś słabo prowadzi. No. Tam linko? Szukajcie tu brzeg. Ciebie Bartek, to co? Taka trzęsa linko? Tam dalej on nie pojedzie? No to nie mogę się popatrzeć trochę? To nie mogę. Nie, tamtędy żeśmy przejeżdżali, tu, po tym drzewie zwalonym.
tam ty. Czy nie odzywasz? Ale może przejdziesz, kurwa, blokadka. Zaraz! Czekaj, tu cię zaczepię. To nie wytrzyma, kurwa. Ty, daj jeszcze trochę tej linki. Do tego dużego. A szczacha dymi. Tylko ostrożnie. Małem. O nie. Nie no, jest. Jest elegancko. Czy tak. Ja to chciałem wam powiedzieć, że duże koła w kładzie. Dzisiaj na dużych kołach pierwszy wyjazd. Są to opony Zilla 26 cali 12 i na 26 balon. No i dzisiaj jeżdżę, miałem je w 550 swoje, a teraz jest tu w Kodiaku. No i powiem wam, że różnica trochę jednak jest w błocie. Na górkach nie jeździmy, ale jest mokro, więc w błocie daje radę. Na razie mi się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Na tym. Ale na bagna właśnie takie opony są dobre, więc można zrobić z takiego kłada, który teoretycznie fabrycznie nie jest taki przeprawowy. Chociaż tak uważam, że jednak jest osobiście. To można go zrobić bardziej przeprawowy. Mam tutaj plus 3 cm prześwitu. Troszkę na pewno czuję to, że mniej przeskakuje. To jest troszeczkę, jednak te opony są cięższe i na ten gaz tak nie reaguje. Tak samo prędkość maksymalna zmalała do 86 na godzinę z 92. No ale są te opony cięższe, więc opory toczenia i wszystko są też inne. Ma co pchać. Natomiast jeśli chodzi o moc taku w błocie, to jak na razie żadnego problemu, żadnej różnicy. Ciągnie to cały czas. Bieg terenowy, cztery pędy, blokada, wszystko idzie. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Jak jest papka, to i tak wszyscy stoją, i tak wszyscy stoją. Zobaczymy, co będzie dalej. A jeszcze chciałem wam opowiedzieć... Co wam opowiedzieć? Historię opowiedzieć jakąś. Także jedziemy za chwilę dalej. Chwila przerwy. Musiałem zmienić bateryjkę. Jest najkrótszy dzień w roku i jeszcze na dodatek pierwszy... Aha, no może być fajnie. Może być fajnie, no. Jestem ciągle. To już się zapierdło. Chłopaki, nie rzucajcie się tym, bo... Chłodnicę... Darek! Tylko nie na chłodnicę! Rzucają się tymi, kurwa! No, bo zabiję chłodnicę jak cholera. Chyba trochę. No wszystko jest. Paweł, bo jeszcze my musimy tam przejechać. O kurwa, myślałem, taki chuj. Myślałem, że to kępa, a to kurwa pierdolę, do przodu. Co jest? Aha. Dobrze, dobrze, szukam przejazdu. Wyjeżdżam. Już masz. Pojechał! O, będzie pchać. No nie ruszę już. Kurat, Marek się zaczepił. Czekaj, czekaj. Darek! Tu! Dobra, wyjechaliście? Mogę jechać dalej? Jeszcze tam. Przejdzie Tomuś? A gdzie ona masz? Dziur mi nakopał. Dobra. Trzymaj mocno kierownicę, jak puścisz, to powiem, że... Dobra. Czerwone błotko. Aha. A tu wjeżdżane niedawno było. A, ktoś chyba jest? Jakoś tak za blisko nie podjechałem i nie mówię.
Puściłeś, tak? No kurwa. A to tamten rowek miałeś. No jak ktoś lubi. Intercom failed. Ale ten, źle zajechał. Krzysiek dobrze kombinuje obok jeżdża, to nie funkcjonuje. No! Merry Christmas, no. Natar! Żywa rybka, kurwa! To któryś raz rzędu już! No zobacz. What's magic? Karaś czy co to? Stawa. Nie, idę go zaniosę do wody, jeszcze żyje. No.